parowi, za rogatkami mieszkała Snowi z rodzicielami. Piękna jak anioł, zwinna jak myszka, na imię miała Panna Franciszka. A ojciec Panny, co był rzeźnikiem, zażynał świni, padali z kwikiem, gdy kres ich życia nadchodził bliski. Taki był ojciec Panny Franciszki. A matka Panny za ladu stała, co ojciec zabił, to sprzedawała. Więc cynaderki, szpundry i kiszki, to była matka Panny Franciszki. Ani daleko od ich zagrody mieszkał sy mieszkał fryzjerczyk młody. I co dzień rano kupował kiszki, bo bardzo kochał Panny Franciszki. Te tajemnicy tatu wynykał, nie dla fryzjera, córka rzeźnika. Bo choćbyś co dzień kupował kiszki, ty nie dostaniesz Panny Franciszki. O! Ten straszny wyrok, jak wysłuchali, z żalu się straszni roztrzepali. I chociaż byli w życia rozkryci, postanowili zakończyć życie. Biedny fryzjerczyk zalał się łzami, taj kupił kiszki ze strychninami. A był u tego 2 metry blisku i zjedli razem z Panną Franciszką. Jak tylko zjedli, zara poczuli, że się tą kichą na omen struli. I że nadchodzi kres życia bliski, taki był koniec Panny Franciszki. Na gwiparowi za rogatkami w jednej mogili już leżą sami, a napis głosi każdemu z bliska: tu leży fryzjer i jego Franciszka. A napis głosi każdemu z bliska: tu leży fryzjer i jego Franciszka. I taki morał z tego wynika: nie kochaj nigdy córki rzeźnika. Bo choćbyś co dzień kupował kiszki, to nie dostaniesz Panny Franciszki. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota spyrka, nie córka rzeźnika, dla byle fryzjerka.